Tak więc, ale cześć, witajcie, jestem Pixa, to jest kolejny odcinek na moim kanale, tym razem znajdujemy się na GeForce Kinsie i znowu sobie potestujemy skrzyneczki halloweenowe, żeby trochę tutaj proficiku zrobić, mam nadzieję. Event jeszcze jest przez 19 dni, więc na pewno tych odcinków jeszcze z tego Halloween się trochę pojawi, ale dzisiaj sobie też potwieramy trochę tych innych skrzyneczek. Ale zanim to, wchodzicie na stronę z pierwszego linku w opisie, klikacie sobie tutaj w ten plusik i w tym miejscu wpisujecie kod PIXE. Co wam on daje? Daje wam on 5% bonusu do wpłaty, czyli wpłacając na przykład 100 zł, dostaniecie 105 zł i w tym wypadku, jako że jest event Halloween, dostaniecie 500 takich dyni, które się dostaje przy właśnie takim zbieraniu, otwieraniu skrzynek, bądź przy wpłacaniu i wtedy nie później możecie wymieniać sobie tutaj na nagrody, dzisiaj sobie wymienimy może to. Macie też taki dzienny ranking, gdzie za bycie top zbieraczem dostaniecie nagrodę oraz ogólnie najlepsi zbieracze dostaną jakieś fajne nagrody na koniec. No a my będziemy lecieć z openingiem. Na początek myślę 5 tych skrzyneczek tylko otworzymy, no bo to są takie tanie skrzynki, że po prostu nie chcę ich otwierać zbyt dużo. Halo, jakiś lag jest chyba? Halo, halo? No jakiś lag był, coś nie wiem, chyba się nie chciało kliknąć, już myślałem, że neta mi wywaliła, ale na szczęście nie. Lecimy w takim razie z tymi skrzyneczkami. I w sumie nie wiem, czy jest dobrze, czy jest źle, no niestety żata 6 ziko, więc te tanie tutaj rzeczy sprzedamy. I polecimy sobie dalej. Pootwieramy sobie na pewno te skrzyneczki dzisiaj tutaj w budżecie po 20 zł. Tu polecimy sobie 5 takich skrzyneczek, żeby tutaj nie przeciągać. No są tutaj fajne skiny i jest jeden fajny skin. No jednak te deki były lepsze. No to to sprzedamy i jeszcze raz sobie otworzymy. Jeszcze raz lecimy. No liczymy na dynie, bo dynie są na propsie, dynie dają pieniądze darmowe. Tu mamy aż 4 deki i mamy zysk 3 zł. Okej, ten igielek na końcu niszczy cały zysk, no ale trudno. Polecimy sobie teraz tą skrzyneczką Mummy Feed, tak będziemy lecieć po dwie myślę. No i liczymy na jakieś takie, na przykład Golden Koi, Hyper Beast, Dragon Fire. No liczymy na takie rzeczy i mamy Dragon Fire SSG. No i jest fajnie, 10 zł do przodu, tu chyba nie będę nic sprzedawać, bo tu wszystko jest nawet w miarę drogim skinem. Lecimy dalej. O, tutaj są słabe rzeczy, ale mamy dwa razy dynie. No tutaj strata dość potężna, ale mamy dużo dyni, więc powiedzmy, że dynie to rekompensują. Lecimy dalej. I tu chyba też jest znowu słabo. No dobra, to w takim razie spadamy z tej skrzyneczki, bo dynie chyba mnie nie polubiły. Otworzymy sobie tą skrzynkę dzisiaj jedną, ale na koniec. Teraz myślę, bym otworzył na przykład takiego kowercika, bo kowercika lubię. Kowercik umie dać fajnie, kowercik jest fajny i wiecie, takie tam... inne takie rzeczy i jak zawsze kowercik fajny, tutaj mamy Buskilla, który daje fajny zysk, okej. No to jeszcze raz w takim razie, bo no lubię kowerta, skrzynka lubi dawać często, więc lecimy dalej. No tu niestety chyba będzie gorzej i no tutaj trochę straty, no niestety. Wyszliśmy na zero. Otworzymy sobie tą skrzyneczkę eventową za 50 zł jedną. W sumie nie wiem, co tu jest najdroższe. Na pewno ten usłon Kill Confirmed jakby wyleciał, to byłoby sztos. No ale dobra, lecimy sobie. Takie dwie skrzyneczki myślę otworzymy. I z pierwszej mamy Asimov z dyniami. 109 dyni, ale niestety 18 zł straty, więc lecimy jeszcze raz. Lecimy niestety jest saved off. Kraken, który jest stratą 28 zł. No ja się z tym nie godzę. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną na koniec. Proszę, tutaj coś fajnego. No i znowu saved off Kraken, więc no nie za bardzo chyba. Ale 167 dyni, więc naprawdę konkretnie. Tą skrzynkę na koniec, więc jeszcze coś za 4 dyszki, jakbyśmy otworzyli, byłoby git. No myślę, że taką skrzynkę AWP by można było otworzyć dwa razy. Jakby coś poleciało to z góry, to by było naprawdę przyjemnie. No dobra, lecimy i dostajemy AWP Feverdream i Wormgat, to powinien być zysk. Jest to zysk 46 zł, bo ta AWP-ka w Sattraku Minimal Wear wyleciała. Ja cię pierniczę. No to fajny zysk poleciał i lecimy. No i co, no dobra, ochłaniamy, bo to nie jest jakiś ogromny zysk. My chcemy zysk tutaj, my tu chcemy kosę, tu mamy 5,5% na kosę, to jest dużo procent na kosę. No i co, i lecimy z tą skrzyneczką, no... Fajnie też jakby dynie poleciały, jest 50% na dynie, no i co? Lecimy. I proszę tutaj coś konkretnego, coś grubego.
No niestety jest Jaguar, który jak już pamiętam z poprzedniego odcinka jest stratą, bo jest to 90 zł straty, kurczę. No nie fajnie, no nie fajnie. Zobaczmy, ile mamy razem w ekwipunku. 530 zł, więc jestem 150 na minus, więc to jest już tak dość sporo. Kontrakcik tutaj wleci. No ze wszystkich skinów, cyk. Lecimy 42 zł kontrakt, dostajemy CZ-kę, która kosztuje 72 zł, okej. To tu mi poprawiło humor. Lecimy jeszcze z tymi skinami. Cyk, 112 zł kontrakt, dostajemy maka, który kosztuje 69. No i tu już jest strata. I tak sobie pomyślałem, kurczę, że te takie droższe rzeczy, to jest droższe i to jest droższe. I to jest droższe, sprzedać i otworzymy sobie jeszcze raz tą skrzyneczkę inwentową. Ja tu poproszę coś grubego, no naprawdę, no Empresik jakby poleciał, albo Kolska, to bym nie pogardził. Lecimy. Lecimy i proszę o coś kozackiego, no proszę bardzo, proszę, proszę. Jest Empress, jest Empress, jest Empress i to będzie zysk. Albo leciutka strata, ale 450 dyni dostaliśmy tym otwarciem, a 7 zł straty, więc to był dobry deal, że tak powiem. Jeszcze mamy 50 zł, więc na koniec tą otworzymy. No tu jakby uspi kill confirm wyleciał na koniec, to by było naprawdę przyjemnie. No niestety jest to chyba Bizon, który jest 30 zł straty. Ale mamy dużo dyni naprawdę. Gdzie my się znajdujemy w dziennym? No w dziennym się chyba jeszcze nie znajdujemy. Chociaż czekajcie, mamy 1300 dyni. Czyli w sumie powinniśmy gdzieś tu być, ale nie ma nas tu, niestety. Najlepsi zbieracze to tam nawet nie będę patrzeć. Mamy tutaj za 500 dyni takie coś. No i myślę, że można to otworzyć. Lecimy. 7 zł. A nie, darmowa skrzynka. Dostaliśmy darmową skrzynkę, którą możemy odebrać. Otwórz za darmo. To fajnie wygląda naprawdę. No i zobaczymy, co dostaniemy z tej skrzyneczki. Jak za darmo, to czemu nie? No niestety to za darmo nie wyszło zbyt dobrze. Albo... A nie, dobra, bo tu i tak będzie zysk. No 5 zł to 5 zł. Dobra. To lecimy w takim razie teraz na upgrader. Tutaj sobie weźmiemy te najtańsze skinki, 2 albo 3. Okej. Lecimy na 66 zł. Dzisiaj grubo, dzisiaj się trzeba odrobić z poprzedniego odcinka. Lecimy, pierwszy upgrade. No i niestety nie siadł, no. Ale to może i dobrze, bo to tanie skiny były. Lecimy w takim razie dalej. Tutaj bierzemy sobie tak 37 zł. To lecimy z tym na 74. No, a takiego digielka ładnego. Nie ruszam tego, cyk, upgrade. Leć! No nie wierzę, no naprawdę. No tak chamsko to ja nie wiem, coś. Żeby tak chamsko się zachować, to naprawdę trzeba nie mieć serca. Dobra, lecimy jeszcze raz. No nie, no kurde, co jest? Nic nie siada, no. Nic. 96 zł, no wszystko lecę na razy dwa równe i nic nie siada. No co tu się dzieje? Nie, dobra. To jest po prostu, słuchajcie, jakiś żart. To jest jakiś nieśmieszny żart. Zostało tylko 350 zł i robię kontrakt i mamy kostkę. Za 490, dobra. Taki rage'owy kontrakt poleciał i się opłaciło to naprawdę. Jakby teraz to ulepszyć, chociaż na te... Kurczę, na wysokich procentach, na 600 stówek. Na 600 stówek, to jest 68%. I to jak się nie uda, to będę smutny. To może kurczę na 700 stówek, żeby mniej smutno mi było, jak się nie uda. No na taką nawaję Tiger Tooth, ja to robię. Ja to robię, wierzę, że to się uda. Ustawiam tak na dole i liczę na to, że to siądzie. Jak to siądzie, to jestem na plus odcinka, mam fajną kosę w miarę. Chociaż nie, w sumie wolę wziąć tutaj tego talonika, bo talonikiem można fajnie kręcić. 59% to się nie może nie udać. Lecimy. Stój! Mamy kostę za 7 stówek, tak o! To jest niesamowite, jak się odrobiłem, bo było 2 stówy przed chwilą. Mamy 7 stówek, więc ja jestem naprawdę zadowolony. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Wpisujcie kod PIX, aby dostać darmowe siano. My widzimy się w kolejnych filmach. Naura!